Ahoj moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam niepozorność rzeczy, dobra kultury, ludzi, którzy z początku mogą się wydawać niekoniecznie fascynujący, niekoniecznie pociągający, ale jeśli dać troszeczkę czasu, nagle okazuje się, że to jedna z najlepszych rzeczy, jakie nas spotkało. I tak sobie myślę o książce, o której wam opowiem, w zasadzie zbiorze opowiadań, że to jest właśnie taka niesamowicie niepozorna pozycja, do której przygotowała mnie trochę kultura. Czytałem sobie wywiad w Wysokich Obcasach z autorem tej książki. I był to bardzo intrygujący wywiad. Potem przeczytałem sobie wywiad z tym gościem w Tygodniku Powszechnym. I wiedziałem jedno, muszę przeczytać jakąś jego książkę, bo nie dość, że mówi do rzeczy, jeszcze wydaje się fascynującą osobą. Mowa tutaj o Pawle Sołtysie, Pablo Paweł. Nie znam go od strony muzycznej, także tutaj się nie będę wypowiadał. Znam go tylko teraz od strony czysto prozatorskiej. I powiem wam tak, spójrzcie sobie na tą pozycję. Mowa o Mikrotykach, jego debiucie. Jego zbiorze opowiadań, to jest cienka książka. Ona po prostu, no maleństwo. Ma jakieś 140, chyba 142 strony. Kiedy przyszła do mnie w przesyłce z książkami i spojrzałem sobie na nią, pomyślałem, ojejku, to chyba jedna z tych, które to takie, wiecie, dobre na przetarcie i nic poza tym. Szczególnie, że z opowiadaniami, szczególnie takimi krótkimi, nigdy nie spotkałem się w takim stopniu, w którym byłyby, nie wiem, znakomite, w którym by mnie przejęły, w którym by roztoczyły nade mną jakąś władzę. Wziąłem sobie do ręki te mikrotyki w niedzielę, czy w sobotę, już nie pamiętam, nieważne. W każdym razie zacząłem czytać i to jest takie dziwne uczucie, to jest coś niesamowitego, co mi się chyba albo nigdy nie zdarzyło, albo już tego nie pamiętam, ale już po pierwszym opowiadaniu spojrzałem sobie gdzieś tam w punkt w moim pokoju i pomyślałem, co za diabelnie utalentowany facet, bo Mikrotyki to jest małe arcydzieło sztuki opowiadania. Tutaj są rzeczy, które mają czasem trzy strony, a mimo to mają w sobie taką moc oddziaływania, taki magnetyzm, coś takiego, co mnie obezwładnia. Nigdy mi się jeszcze chyba nie zdarzyło, żeby książka sprawiała, że zwalniam podczas jej czytania. Że ja bardziej smakuję te słowa, bardziej ich dotykam, one bardziej dla mnie znaczą w czasie tej lektury. I czytając Mikrotyki miałem coś takiego. Tych opowiadań tutaj jest, nawet kurczę policzę, bo to jest niesamowite. Na 142 stronach, 23 opowiadania. Wydaje się, że jak je zmieścić w takiej treści? Ta czcionka nie jest może jakaś ekstra duża, ale ona jest normalna. To nie jest jakaś pukietówka, to nie jest jakieś ściśnianie tej pozycji. A mimo to, nie mówię, że wszystkie opowiadania są tu genialne. Zdarzają się takie, które są tylko dobre. Swoją drogą mówić tylko dobre o opowiadaniach w zbiorze. No zazwyczaj zdarzają się, wiecie, świetne, niezłe i słabiutkie. To są tylko dobre. I są genialne. I każde z tych opowiadań jest bardzo proste. Mówi o prostych rzeczach. O takich, które możemy w jakiś sposób, no nie wiem, zespolić z naszymi własnymi wyobrażeniami, wydarzeniami, wspomnieniami, z naszymi rozmowami, z bliskimi osobami, ale tymi nowo poznanymi. Ale Sołtys zrobi tu coś takiego, że w tych wszystkich normalnościach, w tych wszystkich codziennościach on znajduje coś, co porusza jakieś drobne iskry w głowie i one tworzą jakieś wyładowania. I to jest wrażenie tak trudne do przekazania słowami, że choć bardzo się staram, chyba nie jestem w stanie. Jeżeli kojarzycie powieści Małeckiego, one mają w sobie coś takiego, że to są takie szkatułki życia. Że w takich małych opowieściach prezentowane są całe życiorysy i one są bardzo plastyczne, bardzo wciągające. I tutaj też jest ta plastyczność języka, ale ona jest na jeszcze wyższym poziomie. Więc jeżeli jesteście fanami chociaż Małeckiego, to jesteście w stanie sobie troszeczkę bardziej wyobrazić, z czym mamy tu do czynienia. Przez dwa dni to czytałem. Dawkowałem sobie ile wlezie, bo tak bardzo chciałem wydłużyć swój czas smakowania tych rzeczy. Naprawdę smakowania, bo to wiem, że ta literatura rzeczywiście zapewniała innego rodzaju doznania niż z większością takich codziennych, bym powiedział, dość brutalnie czytadeł mamy do czynienia, bo są książki, które się czyta świetnie, które wciągają, które potrafią coś poruszyć w głowie, ale ta sprawia, że siedzi się w fotelu i chce się odłożyć na chwilę tą książkę i tak pomyśleć, po prostu. Ta książka ma to coś. Czemu nie potrafię się oprzeć coś, co bardzo odpowiada mojej wrażliwości, coś, co do mnie przemawia. Ja dziwię się, że w Tygodniku Powszechnym pojawił się takie poszukiwanie, jak nazwać tą literaturę. I tam padło słowo, że to jest taka
proza poetycka. Coś w tym jest, ale te porównania, te metafory, to bogactwo słowa i tego, jak nim żongluje autor. Nie wiem, czy mówiąc o tym proza poetyczna, nie spłaszczamy tego, nie wkładamy tego w jakąś szufladkę, bo wydaje mi się, że jest w tym coś więcej. Jest w tym coś takiego, co możemy obrabiać w jakiś sposób naszymi własnymi słowami, wyobrażeniami, a żeby dojść do esencji, żeby wyciągnąć ten najsmaczniejszy szpik, no to trzeba już przeczytać. To już trzeba przetworzyć przez swoje własne postrzeganie świata, rzeczywistości, przez własne uczucia, które się kłębią w nas. Bo tu są takie emocje, które tak wybuchają, ale w środku. Rozkładają na czynniki pierwsze i czasami trzeba je przepracować. Ja wiem, że to, co mówię, brzmi bardzo enigmatycznie, ale ja nie chcę pod żadnym pozorem wam zdradzić, o czym mogą być te opowiadania, naprowadzić was na jakiekolwiek losy, bo wydaje mi się, że każdy poukłada sobie te puzzle, jakie Sołtys oferuje we własny sposób. Szczególnie, że tutaj mam takie, powiedziałbym, jedno środowisko, w jakim to się wszystko dzieje. Lata są dość ruchome, wydaje mi się, że do lat 50. to skrawków współczesności, ale takich nie bardzo bliskich. To bardziej początki XXI wieku. Są ludzie młodzi, są ludzie starzy, są ci, którzy zwyciężają życie, tacy, którzy nie kończą sobie z nim radzą, są ekscentryczni, ale i tacy twardo stąpający po ziemi. I nawet jeżeli tych ludzi nie akceptuje w pewien sposób, to jakoś bardzo dobrze rozumiem ich poczynania, ich małe przeżycia, te drobne rzeczy, które potrafi tak znakomicie zauważyć, bo Sołtys jest fenomenalnym obserwatorem i to w tej książce widać. Ma coś takiego, czego nie ma 90% współczesnych autorów. Nie dziwię się Nagrodzie Literackiej w Gdyni. Jestem bardzo ciekaw, jak wypadła jego druga książka, czyli Nieradość, która będzie na pewno lekturą obowiązkową dla mnie w tym roku. Jest tutaj coś takiego, o czym pisze Warga w takiej zachęcie z tyłu. I ja wam może to przeczytam. Mały realizm? Nie. Duża poezja. Czytać w skupieniu, odkładać, przeżywać i przemyśliwać, powracać. Czytać kolejne opowiadanie i trawić je powoli, rozglądając się wokół i szukając tego świata, który opisuje Sołtys. I chyba lepiej tego nie podsumuję, bo to są takie małe wszechświaty, które są jakby troszkę odległe, a mimo to bardzo znajome. To jest rzeczywistość na wyciągnięcie ręki, a mimo to taka magiczna, taka nie do końca wysłowiona, taka ulotna. I może więcej nie będę wam mówił, tylko wystawię mikrotykom oczywiście bardzo wysoką ocenę, którą jest 9 na 10. Wahałem się nad tą dziesiątką, bardzo się zastanawiałem, ale jeszcze nie. Przeczytam sobie to kiedyś drugi raz. Może i nawet trzeci, zajrzę w wolnej chwili nawet, żeby sobie przekartkować jakieś jedno opowiadanie. Trochę zbiła mnie z tropu ta lektura. Czytam sobie teraz Pod powierzchnią Daisy Johnson, która została najmłodszą osobą, która została nominowana tej głównej szóstki Nagrody Bookera. I ja cały czas myślę o tej książce, czytając tamtą książkę. To mi się nigdy nie zdarzyło. Czemu nie daję dziesiątki? Powiem szczerze, że ta dziesiątka też wypłynie przy drugiej, trzeciej lekturze. Nie chcę jeszcze jej osadzać w doskonałości, bo były tu, przyznaję, takie opowiadania, które były tylko dobre. Ale to jest coś niesamowitego. Nie dajcie się zwieść. Kupcie mikrotyki, przeczytajcie, posmakujcie je, podelektujcie się słowem, opowieścią, obrazem. Niesamowita rzecz, naprawdę. Ciekaw jestem tej nieradości, ale mikrotyki, one są jak słowny narkotyk. I może na tym skończę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to subskrypcja, czyli łapka w górę mile widziana, a czy nie wymuszana. Zapraszam was na stronę na Facebooku, tam inne kulturalne dobra, które tutaj nie znalazły swojego miejsca. Zapraszam też do Instagrama, tam recenzje książek, które się tutaj nie załapały. I to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.